Cześć, witam Was z Afryki województwa łódzkiego. Jesteśmy w Zoosafari w Borysewie w powiecie poddębickim. Zoo powstało w 2008 roku, a dzisiaj jest zoologicznym ogrodem, do którego przyjeżdżają ludzie z całego kraju. Skąd ta sława? Z powodu zwierząt, które są mieszkańcami tego ogrodu. Znajdziemy tu m.in. żyrafy siatkowane, pumy, serwale czy białe lwy afrykańskie. Co ciekawe, białe lwy afrykańskie jako pierwsze w Polsce przyszły na świat właśnie w Borysewie. Dotacje unijne pomogły w powstaniu zoo w Borysewie. I to właśnie w tym miejscu opowiem Wam o trzech formach wsparcia finansowego z funduszy europejskich. Finansowe wsparcie z funduszy europejskich dzieli się na dwie kategorie – zwrotne i bezzwrotne. Zaczniemy od tego pierwszego – zwrotnego. Jest to pożyczka rozwojowa udzielana w ramach projektu Jeremy 2. To program realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach regionalnych programów operacyjnych. Jeremy 2 oparty jest na odnawialnym mechanizmie finansowym, który gwarantuje, że raz wydatkowane środki wracają i ponownie są inwestowane. Dwójka w nazwie oznacza drugą edycję tego programu. Pierwsza nazywała się po prostu Jeremy. I chyba domyślacie się, co zostało dzięki niej stworzone. To miejsce. Zoosafari w Borysewie. Na tę chwilę podmioty działające na terenie województwa łódzkiego mogą w ramach Jeremy 2 ubiegać się o pożyczkę rozwojową. Jedna z instytucji, która ich udziela, to Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego. Pożyczka rozwojowa przewidziana jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dla których przewidziano wsparcie od 5 tysięcy do aż 1,5 miliona złotych. Jeżeli natomiast mikrofirma ubiegająca się o pomoc jest startupem, który działa na rynku maksymalnie 24 miesiące i ubiega się o kwotę do 70 tysięcy złotych, otrzyma preferencyjne oprocentowanie, niezależnie czy przedmiotem finansowania są wydatki inwestycyjne czy obrotowe. W naszym województwie nie tylko Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego zajmuje się kwestiami pożyczki rozwojowej. Kolejną instytucją jest Fundacja Rozwoju Gminy Zelów z siedzibą w Zelowie nieopodal Bełchatowa. Przejdźmy do celu, na jaki można otrzymać pożyczkę rozwojową. Otrzymasz ją na wydatki obrotowe i inwestycyjne, czyli na przykład zakup urządzeń i maszyn, wyposażenie biura, a także wydatki remontowe. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego przygotowała również bezzwrotną formę wsparcia, która kryje się pod dwoma projektami – Młodzi na Start i Grant na Start. Oba te projekty przeznaczone są dla osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą, jednak różni je wiek uczestników, którzy mogą do nich przystąpić. Młodzi na Start to program dedykowany dla osób poniżej 30 roku życia, które ponadto utraciły możliwość pracy po 1 marca z powodu pandemii. Osoby zakwalifikowane do Młodych na Start otrzymają bezzwrotne wsparcie na rozpoczęcie działalności w kwocie ponad 23 tysięcy złotych oraz wsparcie pomostowe na bieżące wydatki w kwocie 2600 zł przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności. Ponadto wśród benefitów znajdą się usługi i stypendia szkoleniowe. Natomiast Grant na Start przeznaczony jest dla osób powyżej 30 roku życia. Uczestnicy otrzymają 23 tysiące złotych na rozpoczęcie działalności oraz wsparcie pomostowe w wysokości 1600 zł miesięcznie przez rok, co daje nam łącznie 19 200 zł. Jeżeli natomiast chodzi o korzyści niematerialne, to są nimi na pewno wiedza i umiejętności z prowadzenia własnej firmy. W dzisiejszym odcinku opowiedziałem Ci o pożyczce rozwojowej udzielanej w ramach Jeremy 2 oraz o Młodych na Start i Grancie na Start. Sprawdź, z którego programu możesz skorzystać, bo otrzymanie takiego wsparcia finansowego jest łatwiejsze niż Ci się wydaje. Wystarczy, że wymyślisz projekt Twojej nowej firmy. Umów się na konsultację z instytucją przyznającą pieniądze. Nanieś następnie poprawki na Twój projekt i złóż wniosek. Proste. Wszystkie potrzebne informacje i linki znajdziesz w opisie tego filmu. Powodzenia!